Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy fantastyczny wakacyjny odcinek. Akurat jesteśmy na starcie wakacji, fajny klimat. I zajmiemy się technikami, które można wykorzystać podczas nagrywania wakacyjnych filmów właśnie za pomocą kamer sportowych. Głównie GoPro. Te techniki można wykorzystać też przy nagrywaniu na przykład vlogów smartfonem lub inną kamerą, niezależnie jaką, podczas wakacyjnych przygód. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj z nami jest prześliczna, wspaniała modelka Elisa. Mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Was nie tylko pomocny, ale wizualnie też piękny. Postaram się przekazać swoje doświadczenia z użytkowania GoPro właśnie podczas kręcenia takich filmów jak wakacyjne czy weekendowe wypady. Zatem ruszajmy! Pierwszą technikę, którą możemy zastosować przy filmowaniu GoPro, to jest zwolnione tempo. I tutaj przy stabilizacji, którą mamy, czyli Boost lub Hypersmooth, jesteśmy w stanie zwolnić, zejść z ujęciami do klatkażu na przykład 50 lub 100. Ja tutaj schodzę z klatkami 4K 50 klatek na sekundę lub 2.7 w 100. Dzięki temu każdy ruch sfilmowany z bliska będzie naprawdę ładnie wyglądał i będziemy mogli podkreślić to, co się wydarzyło w ten sposób. Słuchajcie, korzystając z kamer sportowych, wiele osób nie ma świadomości tego, że one mocno zniekształcają twarz. Jeżeli używamy Super View, tego najszerszego pola widzenia, lub też Wide, przy filmowaniu siebie, czyli przy nagrywaniu vlogowym, to faktycznie nie wygląda to najkorzystniej. Dobrze jest, jeżeli nagrywamy siebie, mieć dość blisko kamerę, żeby dźwięk był wyraźny i dobry, ale jednocześnie, żeby nagrywać przynajmniej w liniowym lub też w wąskim polu widzenia. Słuchajcie, w GoPro warto też wykorzystać parę spraw, między innymi stabilizację. Dzięki temu jesteśmy w stanie naprawdę zrobić fajne ujęcia pod kątami, czyli dzięki temu, że mamy na przykład boost, jesteśmy w stanie całkiem dobrze sobie wysięgnikiem manewrować, czy kikiem do selfie. Następna sprawa, którą możemy wykorzystać, to są timelapsy. Wychodzą genialnie. Ja stosuję zwykle ten tryb nightlapsów, bo one wychodzą najlepiej i warto podkreślić w historii tą zmienność sytuacji. Na przykład nadchodzi deszcz, chmura, nadchodzi poranek, świt, można pokazać gwiazdy albo pokazać zachód słońca. No i trzecia rzecz, którą możemy wykorzystać, to jest time warp. Time warp, czyli hyperlapsy. Za chwilę nagramy tutaj wędrówkę, ale można też pokazać podróż samochodem na przykład. Bardzo fajnie, czy pociągiem, czy innym środkiem komunikacji. Następny bardzo fajny zabieg, który możemy zastosować, to jest dłuższy kijek. To może być kijek nawet do selfie czy do telefonu z przejściówką i mocowaniem do kamery sportowej. I tutaj używamy przeróżnych kątów. Od kąta niskiego. Po kąty wysokie, tak żebyśmy mieli bardzo dużą rozpiętość ujęć i w ten sposób jesteśmy w stanie też pokazać wydarzenia z wielu punktów widzenia. Świetnym motywem może być element zaskoczenia, nawet najprostszy element zaskoczenia, który możemy tutaj wykorzystać, to jest wejście osoby w kadr. Najpierw pokazujemy miejsce akcji, a później pokazujemy naszego bohatera, czyli osobę na wakacjach. Prosta technika, fajnie działa, skuteczna, trzeba sobie spróbować raz, drugi raz i będzie na pewno mega fajne ujęcie.
Bardzo istotnym elementem dobrego filmu są detale, czyli w zwolnionym tempie pokazujemy rzut na przykład na dłoń, na but, na kierownicę, na coś, co jest obiektem i przedmiotem historii. Dzięki temu wasze ujęcia będą dużo bogatsze i cały film będzie miał charakter. Słuchajcie, bardzo ważna kwestia to jest audio. Jeżeli mamy daleko kamerę od siebie, a są bogate dźwięki otoczenia, może się okazać, że faktycznie nasza narracja będzie wręcz niesłyszalna albo audio będzie słabej jakości prosto z GoPro. Wtedy warto wziąć ze sobą telefon, czy umieścić go na smyczy w jakimś mocowaniu, czy po prostu przytrzymać i opowiedzieć daną historię, czy wprowadzić naszego widza. Zupełnie inaczej to wtedy wygląda. Zupełnie inaczej brzmi audio, jeżeli nagrywamy z daleka i nie mamy żadnego innego mikrofonu, nagrywamy prosto z kamery, a zupełnie inaczej, jeżeli jesteśmy blisko. Dobrze jest faktycznie wykorzystać jakiś dodatkowy mikrofon albo telefon, bo jeżeli jesteście bardzo daleko, tak jak mniej więcej tutaj, to faktycznie nie wygląda to dobrze. A możemy też wykorzystać audio do filmowania rzeczy, kiedy nie jesteśmy w obiektywie i na przykład mikrofon nie jest skierowany bezpośrednio na nas, tak jak teraz pokazuje aparat. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę, to była bardzo fajna sesja i dzięki jej również Alica. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą wam w tworzeniu fajnych, fascynujących wspomnień z wakacji i że te wakacje będą właśnie jednymi z najlepszych w waszym życiu. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym epizodzie już wkrótce. Jeżeli podczas tych wakacji chcecie wykorzystać na maksa swoją kamerę sportową, zapraszam do moich budżetowych warsztatów online dotyczących użytkowania GoPro. Znajdziecie tam ustawienia, przykłady i wszelkie aplikacje dotyczące tych sportowych kamer. Zapraszam serdecznie. Dobrze przed kamerą się czujesz? Tak. Spoko, nie? Fajnie. No, super. Myślę, że możesz mieć swój kanał. Ale ja tak gadać nie wiem jak ty.